Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na pieczoną białą kiełbasę, czyli świetną propozycję idealną na Wielkanoc, ciekawy pomysł na smaczny obiad dla całej rodziny. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Przygotowanie dania rozpoczynamy od zrobienia marynaty. Do miski wlewamy piwo, dodajemy sos sojowy, musztardę, czarny pieprz oraz suszony majeranek. Wszystko dokładnie razem mieszamy. Obraną cebulę kroimy w półplasterki. Obrane ząbki czosnku kroimy w plastry. Na dnie naczynia żaroodpornego posmarowanego tłuszczem umieszczamy pokrojoną cebulę z czosnkiem. Na wierzchu układamy kiełbaski. Całość polewamy marynatą i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 40 minut. Tak przygotowane danie podajemy z pieczywem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.